Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i profesjonalnie zajmuję się bronią białą. Dzisiaj będę opowiadał o yari, czyli o włóczni japońskiej. Ten konkretny egzemplarz ma zabytkowe ostrze oraz saję, czyli pochwę, a w zasadzie w tym wypadku to nakładkę na ostrze i nową oprawę, która jest tylko antykizowana. Znaczy nową jak nową, ponieważ jest ona wykonana z japońskiego czerwonego dębu i została wykonana z kija bo, czyli długiego kija, który był używany podczas pokazów. Stąd liczne ślady po uderzeniach mieczem na drzewcu. Myślę, że to swoją drogą bardzo dobrze akompaniuje z tym ostrzem. Dobrze. Tutaj mamy taki skórzany woreczek, który osłania drewnianą nakładkę na ostrze. To yari, że pokażę dokładnie ostrze, nie ma trzpienia, czyli to jest fukuri yari, dokładnie ryo shinogi fukuri yari. Jest normalnie kutym yari, ma nawet hamon tutaj, lecz nie ma nakawu. Jest nakładane na ostrze i tutaj są takie specjalne otwory, w które wbite są metalowe gwoździe, które przechodzą na wylot tutaj i tutaj przez drzewce. Także jest to trochę inna budowa niż w mieczu, ale takie yari też się zdarza. Tutaj widzimy takie dekoracyjne nacięcia wypełnione czerwoną laką. Ogólnie ta część tutaj stalowa tego ostrza yari, która jest tą nakładką jakby na drzewce, jest pokryta najpierw czerwoną laką, a następnie czarną, prawda? Tutaj wszelkie ubytki tej czarnej laki zostały uzupełnione, więc po prostu nie widać tego. Po tej stronie widać ślady po horimono, czyli po rzeźbieniu na ostrzu. Prawdopodobnie to był znak bonji, czyli on oznacza tyle, co ja wybieram ciebie. I takie ostrza z tym dokładnie znakiem już widziałem w Japonii i wielokrotnie widziałem też na różnych aukcjach antyków. Jest to rodzaj takiej złowrogiej wróżby dla tego, kto staje po drugim na drugim końcu tego yari, jaką potencjalnie mój przeciwnik. Tutaj oczywiście jest to mocno zatarte, bo to ostrze ma przeszło 200 lat. Szacowany wiek właśnie jest taki, chociaż dość trudno to określić, bo tak jak mówiłem, nie ma nakago, na którym by było napisane, kto wykonał to yari. Ani na tej nakładce też nie ma sygnatury, bo to się zdarzało. Wszystkie pozostałe elementy, pierścienie i ten dość wysłużony kij, na którym osadzono ostrze, są współczesne. Ale to jest troszeczkę tak, jak z oplotami miecza. Akurat drzewce traktuje się czysto użytkowo, szczególnie jeśli mamy do czynienia z taką prostą, bojową oprawą.